Cześć, witam z Kasmates. Dzisiaj chciałem Was zaprosić do recenzji irygatorów do zębów. Urządzeń, które zdobywają coraz to większą popularność wśród użytkowników. Myślę, że nikogo nie trzeba przekonywać, jak ważne jest dbanie o nasze zęby, o dbanie o higienę naszej jamy ustnej. No i właśnie tego typu urządzenia, czyli irygatory do zębów, świetnie się do tego celu nadają. Przede wszystkim zastępują nam nić dentystyczną, ponieważ pozwalają na bardzo dokładne czyszczenie przestrzeni międzyzębowych, do których nie możemy się dostać za pomocą zwykłej szczoteczki do zębów. Często również nici dentystyczne nie do końca się tutaj sprawdzają. No i właśnie tego typu urządzenie może być tutaj świetnym rozwiązaniem. Tym bardziej, że oprócz właśnie czyszczenia tych przestrzeni międzyzębowych mamy też usuwanie płytki nazębnej, no i mamy też poprawę ukrwienia naszego dziąseł, co oczywiście wpływa na stan całej naszej jamy ustnej, naszego uzębienia. Dzisiaj chciałem Wam pokazać dwa takie urządzenia. Mamy tutaj Evoray Boss 1, jak widzicie, oraz Evoray Boss 2. Oba irygatory mają takie samo zastosowanie, natomiast różnią się pod względem wykonania, budowy, funkcjonalności. Tak więc myślę, że warto będzie zobaczyć, która opcja będzie dla Was bardziej odpowiednia, który irygator będzie dla Was lepszym wyborem. Tak więc zaczynajmy. Na początek zapoznajmy się z zawartością tych poszczególnych zestawów. Zaczniemy sobie oczywiście od Evoray Boss 1. No i zobaczcie, co otrzymujemy w tym pudełku. To jest nasz irygator do zębów, który składa się naprawdę z dwóch części, czyli z podstawy, do której oczywiście wlewamy wodę. Wodę możemy wlewać właśnie tutaj bezpośrednio od góry lub po prostu przez tutaj otwór, który jest w obudowie, który nam ułatwia napełnianie tego pojemnika. Jak pewno zauważyliście, bardzo duży pojemnik, 250 ml, co jest rzadko spotykane w takich ręcznych, przenośnych irygatorach. Jeżeli chodzi o tą górną część, to oczywiście w tej górnej części znajduje się pompa. Od góry montujemy końcówkę do irygacji. Zobaczcie, tak to wygląda. Mamy tutaj taką specjalną powierzchnię, która nam ułatwia trzymanie tego irygatora. Ona się nam nie będzie ślizgał. Mamy gniazdo do ładowania baterii, która znajduje się wewnątrz, czyli akumulatora zasilającego ten irygator. Tutaj, jak widzicie, specjalny przewód do ładowania. Taka mała ósemka, którą podłączamy do irygatora. Następnie wystarczy podłączyć do jakiejkolwiek ładowarki od smartfona, tabletu czy nawet do gniazda USB komputera i w ten sposób sobie ładujemy ten irygator, czyli jak widzicie jest bardzo mobilny. Z drugiej strony mamy tutaj dwa przyciski mechaniczne, czyli włącznik, przycisk do zmiany trybu pracy urządzenia oraz jak widzicie wyświetlacz, na którym będziemy mogli sobie obserwować, jaki tryb jest w danym momencie uruchomiony. Tryb delikatny, tryb średni, mocny, tryb pulsacyjny oraz tryb ręczny, gdzie będziemy mogli sobie już dokładnie dopasować siłę z tego strumienia wody, którym będziemy oczywiście czyścić nasze przestrzenie międzyzębowe. O mocach jeszcze Wam za chwileczkę powiem, zresztą pokażę Wam za chwileczkę, jak to urządzenie działa. Natomiast teraz może sobie przejdźmy do tych elementów, które są jeszcze w zestawie, czyli mamy tutaj instrukcję obsługi, prosty manual, jest też język polski. No i co ważne, w zestawie mamy aż cztery końcówki. One są identyczne, natomiast dwie są z gumkami szarymi, dwie z czarnymi, dzięki czemu dwie osoby będą mogły korzystać z tego irygatora i nie będą się im te końcówki myliły, więc to jest też taka informacja, myślę, dość istotna dla osób, które chciałyby w gronie rodzinnym używać tego typu urządzenia. Żeby wypiąć końcówkę, tu mamy przycisk, przyciskamy, wypinamy, ona jest tutaj uszczelniona na gumkach, wszystko bardzo ładnie pracuje. Tyle odnośnie Evo Boss 1, za chwileczkę sobie zobaczymy, jak on działa. Teraz może przejdźmy do naszego drugiego zestawu, czyli do urządzenia Evoray Boss 2. Jak widzicie, urządzenie bardzo mobilne. Mamy w zestawie takie specjalne etui materiałowe, etui podróżne, w którym oczywiście znajduje się cały nasz irygator. Zobaczcie, wyciągamy go z opakowania.
Tutaj już więcej nic się nie znajduje. W zestawie jest też oczywiście przewód USB do ładowania tego akurat irygatora, zakończony wtyczką micro USB, czy taką, jaką często spotykacie w przypadku smartfonów czy też tabletów, więc tutaj też również wykorzystujemy ładowarkę od tych urządzeń do ładowania baterii w tym naszym urządzeniu. Tak się prezentuje irygator Evoray Boss 2 po złożeniu, ponieważ to jest oczywiście konstrukcja, którą musimy sobie dopiero zmontować, żeby można było z niej korzystać. I jak widzicie, składa się tutaj z takich elementów jak pojemnik na wodę. Mamy nasz główny element, w którym są baterie, w którym jest też oczywiście pompa. No i tutaj jak widzicie przyciski pierwszy do uruchomienia urządzenia oraz tutaj potencjometr, którym będziemy regulować siłę strumienia wody. Tak więc tutaj w ten sposób ta regulacja będzie się odbywała. Tutaj już nie mamy żadnego wyświetlacza i tego typu rzeczy. Z tyłu również zabezpieczone wejście, gniazdo właśnie na ten przewód do ładowania micro USB. Tak więc tutaj konstrukcyjnie tak to się mniej więcej prezentuje. I teraz jak to musimy zmontować? Czyli kładziemy urządzenie, kładziemy na górę nasz pojemnik na wodę, wlewamy wodę i teraz tak w tej części znajdują się reszty naszych elementów. Czyli znajduje się tutaj nasz przewód, do którego będziemy mogli zamontować końcówki. I zobaczcie teraz, jak te końcówki wyglądają. One się nieco różnią od tych, które widzieliście w przypadku modelu Evoray Boss 1. Są one tutaj całkowicie przeźroczyste. Natomiast tutaj jak widzicie też mają nakładki w kolorze szarym oraz czarnym, czyli też więcej osób będzie mogło sobie z tego urządzenia korzystać i nie będzie Wam się to myliło. Jeżeli chodzi o montaż takiego naszego zestawu, jak widzicie w tym miejscu mocno wklikujemy końcówkę. Ona tutaj jest obrotowa, będziemy mogli sobie dokładnie dopasować strumień wody, kierunek tego strumienia, jaki będzie dla nas odpowiedni. Dodatkowo mamy tutaj przycisk on-off, który będzie nam blokował strumień wody. Druga część przewodu oczywiście musi być zamontowana tutaj, jak się pewno domyślacie, już w urządzeniu. Czyli po prostu wkładamy, przekręcamy i tak wygląda już zestaw po zmontowaniu. Teraz wystarczy już tylko wlać wodę i przejść do procesu irygacji, czyszczenia naszych zębów, czy też przestrzeni międzyzębowych. Jedyny minus tego rozwiązania, jaki tutaj widzę, to dość tutaj mało elastyczny ten wężyk. Zobaczymy, jeżeli chodzi o długość, jak to się będzie spisywało w praktyce. Natomiast no, wydaje mi się, że tutaj mógł być on z bardziej miękkiego materiału wykonany. Tyle na razie odnośnie unboxingu i tutaj wykonania urządzeń Evoray Boss 1 i Boss 2. Teraz się na chwilę przenieśmy na stronę producenta i pokażę Wam dokładną specyfikację techniczną obu tych urządzeń oraz przykładowe ich zastosowanie, a później sobie już wrócimy do testów praktycznych. Jesteśmy teraz na stronie marki Evoray. Tutaj zaczniemy sobie może od irygatora Evoray Boost 1. Jak widzicie, on został wyceniony na 199 zł, natomiast na chwilę obecną jest tutaj promocja rabat 35% z kodem BIAŁYUŚMIECH35. Dzięki czemu kupicie go już za około 129 zł, więc myślę, że świetna cena jak na tego typu urządzenie. Jeżeli chodzi o najważniejsze tutaj parametry techniczne tego irygatora, pojemność zbiornika 280 ml, pulsacja wody od 1400 do 1800 impulsów na minutę i ciśnienie robocze od 30 do 100 PSI, czyli naprawdę duże ciśnienie, jeżeli chodzi o tą wartość maksymalną, dzięki czemu bardzo dokładnie będziecie w stanie wyczyścić przestrzenie międzyzębowe, usunąć kamień, no i oczywiście odpowiednio zadbać o Wasze zęby. Tutaj jeszcze informacja na temat akumulatora budowanego, 1400 mAh, czyli tutaj powinien wystarczyć na długi czas działania tego urządzenia na jednym ładowaniu. No i tutaj jeszcze informacja o wodoodporności IPX7, czyli nawet pod prysznicem będziecie mogli korzystać z takiego urządzenia, jeżeli byście mieli taką potrzebę. I teraz jeżeli jeszcze chodzi o jakiś tutaj opis, informacje na temat samej techniki czyszczenia samego urządzenia, to przede wszystkim zastępuje ono nam nici dentystyczne, ponieważ tutaj potrafi bardzo dokładnie właśnie dotrzeć do tych najtrudniejszych przestrzeni. No i świetnie sprawdza się dla osób, które mają aparaty nazębne, gdzie zwykłą szczoteczką nie jesteśmy w stanie wyczyścić dokładnie zębów, dotrzeć do tych wszystkich przestrzeni
trudno dostępnych i tutaj irygator jest chyba niezastąpionym urządzeniem. 5 trybów czyszczenia, to Wam już pokazywałem przed chwileczką, a jeszcze Wam pokażę za chwilę na żywo już w praktyce. Inteligentne czyszczenie, mamy tu wyświetlacz OLED, też to już widzieliście. Wygodna tutaj ta rączka dopasowana do dłoni z tymi wypustkami, które nam zabezpieczają urządzenie przed wyślizgnięciem się z ręki. Łatwe napełnianie, dwa sposoby, też widzieliście albo przez ten otwór w obudowie, albo po prostu po rozkręceniu urządzenia na dwie połówki. Cztery wymienne końcówki, czyli więcej osób będzie mogło korzystać z tego urządzenia, więc jeżeli kupimy jeden irygator, to tutaj rodzina czteroosobowa nawet będzie mogła sobie z niego bez problemu korzystać. I to jest wszystko, co możemy się dowiedzieć na temat Evorate Boost 1. Teraz może przejdźmy już do modelu Evorate Boost 2. Jak widzicie, on jest nieco droższy, 249 zł kosztuje, natomiast również jest na niego w tej chwili obecnej promocja i z tą promocją rabatem 35% zapłacicie za niego zaledwie 161 zł, więc myślę, że naprawdę warto się pospieszyć z zakupem, jeżeli planujecie zakup tego typu urządzenia. Pojemność zbiornika 500 ml, czyli tutaj znacznie większy zbiornik. Pulsacja wody 1400 do 1800 impulsów na minutę. No i tutaj moc 5W. Nie mamy tutaj informacji na temat ciśnienia strumienia wody, natomiast jest on też od tutaj 20, z tego co pamiętam, do 100 PSI, czyli również bardzo wydajny, bardzo mocny irygator. Teraz sobie zobaczmy tutaj jeszcze może na ten opis, może tutaj coś jeszcze zobaczymy sobie ciekawego. Też informacje o końcówkach, o tym obracaniu 360 stopni końcówki, które Wam pokazywałem. Mamy budowany timer, 150 sekund, on się nam automatycznie wyłączy. Poprawia kondycję dziąseł, również to wszystkie funkcje, które widzieliśmy już w przypadku modelu Evorate Boost 1. Tak więc tutaj może już tyle odnośnie tych parametrów technicznych, specyfikacji. Teraz sobie przejdźmy do jakichś prostych testów. Zacznijmy sobie może od modelu Boost 1. Jak widzicie, ja sobie tutaj już nalałem wodę do urządzenia, czyli to naprawdę już jest gotowe do pracy. I teraz zobaczcie, jak to wygląda. To jest delikatny, to jest średni i tutaj mocny, no naprawdę mocne uderzenie, mocne ciśnienie wody, jeżeli chodzi o to urządzenie. Tu mamy jeszcze tryb pulsacyjny, czyli jak widzicie jest zmienny ciśnienie wody i tryb tutaj ręczny, który możemy sobie regulować to ciśnienie. Ok, wyłączmy na razie. Jak widzieliście, urządzenie działa w kilku trybach. Ten strumień naprawdę jest bardzo mocny w tym trybie najwyższym. Natomiast taka uwaga, jeżeli chodzi o to urządzenie. Minusem na pewno jest fakt, że musimy go trzymać tutaj najlepiej pionowo, ewentualnie pod niedużym kątem, ponieważ w tym pojemniku mamy tutaj taką rurkę na końcu, ten wężyk, z którym jest zasysana woda. I jeżeli, jak widzicie, przechylimy zbyt mocno ten irygator, no to oczywiście ta woda już będzie ponad rurką i urządzenie nam przestanie działać. Więc to jest taka jedyna uwaga, jeżeli chodzi o działanie tego irygatora. Natomiast w pozycji pionowej czy lekko pochylonej działa on naprawdę bardzo dobrze i bardzo wydajnie. I teraz może zajmiemy się drugim modelem, czyli Evorate Boost 2. Jak widzicie, tutaj już nie ma problemu, jeżeli chodzi o końcówkę, o przechylanie. Możemy tutaj manewrować tą końcówką w każdej pozycji. Możemy też tutaj przekręcać ją dowolnie, tak aby jak najlepiej sobie dopasować do naszych tutaj potrzeb. No i cóż, spróbujemy sobie uruchomić urządzenie. No i teraz zobaczmy, uruchamiamy sobie tutaj. Mamy teraz ten tryb najmocniejszy. Tu jest strumień też 100 PSI, bardzo mocny. Jak widzicie, tutaj ta moc jest dość duża. Spróbujemy sobie troszkę ją zredukować. Ustawimy teraz na minimum. No jak widzicie, też tutaj bardzo dobrze się nam spisuje. Tutaj nie mamy już tego trybu pulsacyjnego, mamy tylko tą regulację, jak widzicie, od minimum do maksimum. Tak więc musimy tutaj się tym posługiwać. Natomiast na plus na pewno jest możliwość wyłączenia urządzenia z pozycji tutaj tej naszej rączki i uruchomienia ją do działania. Tak więc, no jak widzicie, siła tutaj tego uderzenia wody jest też bardzo duża.
Jeżeli chodzi o atuty tego rozwiązania, to przede wszystkim bardzo duża możliwość manewrowania tą końcówką. Tutaj się już nie musimy obawiać, że zbyt tutaj mocno ją gdzieś przekręcimy i tutaj to ciśnienie wody nie będzie odpowiednie. Pełna tutaj swoboda manewrowania. Dodatkowo przycisk on-off, który potrafi bardzo szybko wyłączyć urządzenie, zatrzymać ten strumień wody. Natomiast na pewno na minus brak mobilności, ponieważ jednak jesteśmy uwiązani do tego przewodu, więc tutaj tak około 80 cm nas ogranicza i ten przewód jest tutaj nieco sztywny według mnie, co tutaj w pewnym sensie no, ogranicza też nasze pole manewru. I tak dotarliśmy do końca naszej dzisiejszej recenzji irygatorów marki Evoray. Jak widzieliście, oba urządzenia spisują się naprawdę bardzo dobrze. Mają bardzo tutaj zbliżoną siłę, jeżeli chodzi o strumień wody. Oba mają tutaj 100 PSI, jeżeli chodzi o tą wartość maksymalną. Jeżeli chodzi o tryby, bardzo też podobne. Natomiast tutaj mamy jeszcze ten tryb pulsacyjny w modelu Boost 1. Natomiast tutaj są te tryby ciągłe. 4 możliwości regulacji trybów za pomocą przesuwki. Tutaj sobie zwiększamy ich moc. W przypadku modelu Boost 1 mamy tutaj 4 tryby na wyświetlaczu wyświetlane właśnie, które widzieliście. No i ten tryb pulsacyjny i tryb regulacji ręcznej, więc tutaj troszkę więcej jak gdyby ustawień. Natomiast jakie są zalety i wady poszczególnych tych urządzeń? Jeżeli chodzi o przede wszystkim model Boost 1, czyli zaletą jest duża mobilność, ponieważ możemy go zabrać wszędzie ze sobą, przenosić go nawet pod prysznicem, jesteśmy w stanie sobie tutaj czyścić te nasze przestrzenie międzyzębowe, te nasze zęby. Natomiast minusem jest właśnie mniejszy pojemnik, no i oczywiście musimy pamiętać, żeby zbyt mocno nie przechylać tutaj tego irygatora, ponieważ jeżeli oczywiście ten wężyk znajdzie się ponad wodą, no to urządzenie nam przestaje działać. Natomiast jeżeli chodzi o model Boost 2, no to przede wszystkim znacznie większy pojemnik na wodę, czyli nie musimy go tak często uzupełniać. Mamy tą płynną regulację siły ciśnienia wody. No i mamy tą świetną końcówkę, która jest lekka, bardzo praktyczna. Możemy tutaj nią manewrować już w każdym kierunku. Tutaj już nie ma żadnych przeciwwskazań. Możemy też tutaj przekręcać ją o 360 stopni, tak więc bardzo dokładnie możemy sobie ją wyregulować. Oczywiście plusem jest też ten tutaj wyłącznik on-off na samej tej rączce, dzięki czemu nie musimy zatrzymywać urządzenia, żeby przerwać tutaj strumień wody. Natomiast minusem oczywiście jest to, że jest to urządzenie bardziej już stacjonarne, czyli jesteśmy tutaj uzależnieni od długości tego przewodu, które ma około 80 cm, no i jest tutaj dość sztywny, więc tutaj to jest taki jedyny minus tego urządzenia. Oczywiście oba te urządzenia możemy wszędzie zabrać ze sobą, ponieważ tutaj mamy mobilną konstrukcję, tutaj mamy z kolei specjalny futerał do przenoszenia tego urządzenia. Jest ono składane, jak widzieliście, więc też bardzo łatwo go zabrać ze sobą. Bez względu na to, które urządzenie wybierzecie, myślę, że będziecie zadowoleni. No i oczywiście pamiętajcie też o tej promocji, którą Wam pokazywałem na stronie marki Evoray, minus 35%, więc jest okazja kupić te urządzenia naprawdę świetnej cenie. Z mojej strony to będzie już tyle. Na koniec jak zwykle, jeżeli materiał Wam się podobał, to proszę Was o łapkę w górę, o subskrypcję kanału. No i do zobaczenia już niedługo w kolejnych recenzjach na kanale Smart Test. Cześć!